Pilbe 50, co jest? Jest. Ty, to jest samochód normalnie, to jego nie będzie można zdobyć. Jak ktoś na przykład będzie grał, nie będzie grał w święta, no nie? I będzie grał jakoś tam później w Forza Horizon 5, no to nie może sobie odebrać tego samochodu. Halo, czekaj, gdzie jest ten pil? Panie pil. Na razie mam tylko jednego pila. Wszyscy mówią, że to jest jakieś super szybkie auto. To jest nieprawda. Ja usunąłem tego pila? Dlaczego? Takie unikalne auto. O Boże. Tragedia. ABS ma? Faktycznie świeci się, ale to jest pewnie taki Fordzowy. Fordzowy ABS, a nie w tym samochodzie. Dobra, idę sobie stunigować, no bo to ta furka jest do tunigowania tutaj, no nie? Zobaczmy. Oczywiście od razu swap silnika. Tylko jeden do wyboru mamy. Napęd na 4 buty, oczywiście. Turbo. Okej, tu mamy chyba to samo, co było w Forza Horizon 4. Opłony. No opon mamy tutaj więcej do wyboru. Dragowe? Nie wiem, jakie tu dać. Śnieżne? Aha, tutaj mamy... O, zobaczcie, tu są jeszcze takie dodatkowe opony vintage. Mamy z takim białym tutaj i takie czarne. Ciekawe. Ja chyba dam tutaj rajdowe kapciochy. Teraz najlepsze jest to, że można sobie miniaturowe te felgi założyć, no nie? Dajmy jakieś tutaj takie śmieszne. A na przykład takie. Czekaj, nie widzicie tego, wam zasłaniam, ale patrzcie na to. Ja pierniczę, co to jest? Z tą felgą to wygląda wyjątkowo fajnie, no nie? Mam nadzieję, że pododają więcej takich śmiesznych samochodów do Forza Horizon 5. No to już żeśmy widzieli w czwórce, no nie? To już nie ma takiego zaskoczenia. Jakby wiemy, co się zaraz wydarzy. Ośmiobiegowa skrzynia biegów, siedmiobiegowa? Dawaj, siedmiobiegowa. Dyferencjał, hamulce, klatka bezpieczeństwa. Instalujemy. I ulepsze, o kurczę, tutaj niewiele możemy ulepszyć. 300 koni mechanicznych, ja pierniczę. Więcej niż mój Crossfire. A to waży 200 kilo. 233 kilogramy, dobra. Mamy zrobione, strasznie krótkie biegi ma. Mały skurczysyn z tymi felgami. O, nie, biegi to ja w ogóle tutaj wydłużę. Tylko, tu trzeba pozmieniać. O, musimy pozmieniać, bo coś źle tutaj. To nie będzie jeździć. Okej, jakoś to wyszło. Nawet jest nieźle. A co, zawieszenie nie można było zmienić? No, w pilkę będzie trzeba zagrać, oczywiście, że tak. Co tu, nie zawieszenia nie zainstalowałem? Chyba jest jakieś, nie? Czekaj, coś chyba powinno być do tego. Chyba nie ma. Wydawało mi się, że jest. Nie ma? Czekaj, jeszcze nie skończyłem. Musimy tu zrobić malowanie jakieś odpowiednie. No ja, o, mam. Kinderka, no. Wybrałem kinderka. Szkoda, że nie można zawieszenia zmienić, ale już trudno. Ale śmiejcie się, ja widziałem ziomeczka, który na wyścigach tym autem całkiem dobrze jechał. Ja pierniczę. Ej, wydaje mi się, że w czwórce on tym lepszy był trochę koksem. Ten Pilpe 50. Tutaj w piątce jest taki trochę grzeczniejszy. I tak jest przesadzony, ale mimo wszystko grzeczniejszy trochę. Że opony dragowe, ty, to będzie dobre auto dragowe. No nie, no bo przecież jakie on ma przyspieszenie. Na autostradzie sprawdzić, tak? Wjechać w wulkan. Czekaj, chodźmy na autostradę, zobaczymy ile to potrafi. Czy pamiętam Świadka z kanału Cytrus i Światek? Tak, byłem ostatnio u niego na kanale, chyba przestał nagrywać, nie? Ostatni film widziałem, że rok temu, pół roku temu wrzucił. Co jest? Czemu on cały czas mieli? Ja pierdziele, co za fura dziwna.
Na slickach pali kapcia przy 250 km na godzinę, okej. Okay. A, bo to ciśnienie mamy za małe. Dobra, trzeba dać 2,1, dlatego tak mielił. Bo tutaj w Fordzie jest coś takiego jak przegrzewanie opon. Jak mamy za mało ciśnienia, to niestety nie ma trakcji. Czaisz to? Naprawdę. Dlaczego mamy ustawienie dyferencjału z tyłu tutaj? Ktoś mi powie? Ej, strasznie dziwnie jeździ w tej części. Ale chyba lepiej go odwzorowali, bo w poprzedniej części Fordzy on był trochę bardziej przyczepny, ten Pil P50. A tutaj on po prostu się ślizga. I to jest w miarę adekwatne, bo ma bardzo dużo mocy. No i takie wąskie kółka, no nie? Ten drift? Czekaj. Nie można zawieszenia driftowego. Nie można zawieszenia driftowego dać do niego, ale. Czy driftowanie, no. Myślę, że dałoby się jakoś. Mało przyjemne coś takiego by było. Myślę, że na padzie bardziej, bo tu trzeba byłoby szybciej kierownicą kręcić, żeby go dobrze wykręcić. O nie, o nie. Opony dragowe, bo te widzieliście, na tych zrywał, no nie? Na tych oponach zrywał przyczepność. To na oponach tych dragowych, no powinien się chyba trzymać, czy nie? Bo są normalnie dragowe. Ten samochód może być dobry na dragi, tak wbrew pozorom. On nie wygląda, ale on może być dobry. A czekaj, jeszcze jedno sprawdzę, bo ja tu chyba nie dałem spoilera. Nie, dałem spoiler z przodu. I z tyłu też. Czemu nie mogłem tutaj? A nie, ustawiłem, okej. Okay. Dobra, no to jak będziemy teraz opony dragowe mieć, to może sprawdźmy go na te dragi. Ostatnio żeśmy sprawdzali na poziomie nie do pokonania, no nie? Samochody jeździliśmy tam chyba Lamborghini Evo. Lamborghini Huracan Evo, kojarzycie? I żeśmy testowali na trybie nie do pokonania, czy Evo da radę rozwalić. No i nie dało radę. Zobaczymy, jak Pil sobie poradzi. Gaz, 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 gaz. Teraz nie wiem, czy on ma trakcję, czy nie, ale chyba jest lepiej niż na tych slickach. Jest taka podeszczowa pogoda, no nie? Jest. Honigan! Ma naklejkę Honigan z tyłu i z przodu. Nie ma żartu. Chowanego z wizami? Będę musiał pomyśleć, jak to zrobimy, chowanego. Bo tutaj też jak jest tak samo jak w czwórce, że nie da się chyba ukryć tych takich znaczków nad samochodami. Musielibyście udawać ruch uliczny, żeby się pochować. Chyba, że gdzieś w mieście, nie wiem, kurde. I zaraz wybuchnie, no. 250 na godzinę, kurde. Fajna nagroda, znaczy nagroda, prezent za ten. Za wysyłanie tych rzeczy. Jestem ciekawy, czy to faktycznie może być bardzo unikalny samochód później. Skoro jest tylko jako ten prezent. Osoby, które grają teraz na święta, to spoko, no każdy będzie miał go, no nie? Ale później jak ktoś zacznie sobie granie na przykład, nie wiem, w marcu, tak? No to tego samochodu już nie będzie mógł odebrać. Na swój sposób on będzie unikalny, no nie? No ciekawe to będzie. Może później gdzieś tam się pojawi, zobaczymy. Pila idzie kupić, aukcje są. No na razie są, a co będzie później? Nie wiadomo. Dobra, zobaczmy, chodźmy solo. Kurczę, tutaj wypadałoby, żeby
były też samochody z innych klas, nie? Ale weźmy sobie tryb nie do pokonania, zobaczymy co się da zrobić. Nie do pokonania, hops. No i zobaczymy, powinien dać radę. Uwaga. O kurde! A co z prędkością maksymalną? To lipa będzie. Ale nie doganiają mnie, znaczy doganiają, ale... Pokonałem, ciekawe jest. Ale się skrzywił przy starcie, no nie? Strasznie. Można go w wiadomościach sobie odebrać, tego pila. O kurczę, burza się zrobiła, że... Tego pila można sobie teraz odebrać, jak wchodzicie sobie w mój Horizon i tutaj, Message Center. Ja już go sobie odebrałem, ale on jest normalnie tutaj. Gift, to możecie sobie go odebrać. I tutaj jest informacja o tym, że pila można sobie... No, że tutaj jest też info, że trzeba zrestartować peceta albo konsolę, żeby sobie odebrać tego pila. On na dragi będzie chyba fajny. Tutaj nie ma w grze mistrzostw dragowych, ale ciekawie, ciekawie to wygląda. W tamtej Fordzie chyba lepszy pilek był, co? Mocniejszy, wydaje mi się. No tutaj też jest niezły. Patrz jak on startuje w ogóle. Boże, ten start ma konkretny, nie? Okej, zobaczę go od przodu. Gotowi? Dobra, i teraz skok. Oj, przycofniemy. Chciałem zrobić beczkę, ale nie trafiłem. I... Poszedł. O, będziemy musieli w pilkę zagrać. Fajnie, że już go dodali. Jeszcze jest trident teraz do zdobycia. Muszę też sobie go zdobyć koniecznie.